Trochę mnie nie było, jeśli chodzi o newsy, co? Ale mam nadzieję, że teraz będę częściej. Format się trochę zmienił, będzie trochę szybciej, trochę zwięźlej. Na temat kilka newsików, może nawet częściej niż jeden odcinek w tygodniu. Ale to wszystko przed nami, także po prostu geek. Witam. I od czego byśmy dzisiaj zaczęli? A zaczęlibyśmy dzisiaj od Wiedźmina. Tak jest, już wczoraj, a mianowicie 4 maja zakończyły się ostatnie zdjęcia do nadchodzącego serialu od Netflixa. Jak wiemy, serial ma pojawić się jeszcze w tym roku, będzie miał 6 odcinków. W głównej roli zobaczymy oczywiście Henry'ego Cavilla, czyli Supermana. Tak jest, Superman w roli Wiedźmina. Oczywiście bez wąsów, siwowłosy, bohater książek Andrzeja Sapkowskiego. Przewidywane jest, że trailer dostaniemy już wkrótce, jeśli serial ma się ukazać w tym roku. Ja sam jestem ciekaw, co tam się działo. Zdjęcia były kręcone gdzie? W Europie Wschodniej. Tak jest, na Węgrzech dokładnie. Na Węgrzech, także jeśli ktoś chciał, to miał okazję nawet wystąpić w Wiedźminie, bo były przeprowadzone castingi również w Polsce. W każdym razie przechodzimy dalej. W zeszłym tygodniu odbyła się premiera Avengers Endgame. Tak jest, czyli najbardziej oczekiwanej produkcji od Marvela z MCU. I dostaliśmy ją, tak jest. W tamtym tygodniu pobiła, oczywiście nie mogliśmy się spodziewać niczego innego, rekord otwarcia. Oczywiście, bo było to 357 milionów. 357 milionów. I do tej pory globalnie zarobiła $1,200 miliardów, co jest całkiem dobrym wynikiem, ale to nie wszystko, bo w tym tygodniu też jest przewidywany, na tym weekendzie prawdopodobnie przewidywany jako drugi weekend z rzędu najlepszy box office w USA. Tak jest, klasowane jest pomiędzy 133 miliony a 147 milionów, czyli całkiem muszę powiedzieć, a wcześniejszy rekord należał do The Force Awakens, oczywiście Star Wars, z wynikiem 149 milionów, jako drugi weekend z rzędu był najlepszym filmem. Jeśli chodzi o globalne zarobki, Avengers Endgame zajmują czwarte miejsce. Czwarte miejsce, przed nimi jest oczywiście tylko Titanic, Star Wars, The Force Awakens i Infinity War. To trzy filmy, które są przed nim. Ale to jest do pobicia. Myślę, że Infinity War zostanie łyknięte bez problemu. No i The Force Awakens też. Myślę, że musi się mieć na baczności. Ale to nic, przejdźmy dalej. Fantastic Beasts, tak, kolejna część, czyli część trzecia, została znowu przełożona o kolejny rok. Jak mogliśmy się spodziewać, a raczej nie mogliśmy się spodziewać, bo myśleliśmy, że już w 2020 dostaniemy kolejną część, bo wychodziło tak, że co 2 lata będzie następna część, a będzie ich ogólnie 5. Tym razem niestety została przesunięta na 2020 rok z powodów przygotowań, zmian scenariusza oraz przygotowania do całej produkcji. Widocznie bardzo dużo się tam będzie działo, będzie grubo. Niech będzie, niech będzie. Dobrze, przejdźmy dalej. Lego ogłosiło wczoraj właśnie kolejny zestaw związany z Gwiezdnymi Wojnami. Tak jest, możemy połączyć z Lego Boostem i dostaniemy 3 droidy z Gwiezdnych Wojen, a m.in. R2-D2 i 2 pozostałe droidy. Nie pamiętam teraz, jak one się nazywają, ale wygląda świetnie. Zestaw będzie dostępny już 1 września i będzie się składał z 1177 części. Jaka cena? Nie wiemy, ale na pewno się tym jaram i chcę mieć ten zestaw. Dobrze, to by było na tyle, moi kochani. Tym razem mam nadzieję, że wam się podobało, czegoś się dowiedzieliście. To był szybki flash przegląd newsów. Zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście już w następnym tygodniu kolejne recenzje klocków, a ja się z wami teraz żegnam, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!